Słysząc nazwę Dydakt, na myśl przychodzi nam główny zły z Halo 4, którego precyzyjnie należałoby określić jako Ur-Dydakt. Jest też ktoś nazwany Izodydakt, ale to zupełnie inna historia. Zajmijmy się gościem, któremu skopaliśmy tyłek w 2012 roku. Myśleliście, że litarni mają trudne imiona? Niespodzianka! Do Dydakta możecie zwracać się oficjalnie Shadow of the Sunderstar. Po ludzku to będzie jakoś syn rozerwanej gwiazdy. Tak czy inaczej, lepiej chyba zostać przy pseudonimie artystycznym. A więc, Dydakt piastował wysokie stanowisko jako forerunnerski Prometean. Mówiąc wysokie stanowisko, mam na myśli, że był głównodowodzącym wojska zaawansowanej technologicznie rasy. Jako całkowicie przeciwny konstrukcji pierścieni Halo, uważał, że godzą one w zasadę odpowiedzialności, która nakłada na forerunnerów obowiązek ochrony życia. Kilka suchych faktów. Przydomek otrzymał dzięki nauczaniu w szkole dla młodych wojowników SWU. Jest mężem istoty znanej jako bibliotekarka, którą również kojarzymy z Halo 4. Dowodził armią podczas wojny z ludzkością, która mimo wygranej kosztowała życie wszystkie jego dzieci, będące jak on wojownikami sługami. Z jego inicjatywy powstały światy tarcze, mające monitorować wszechświat pod kątem obecności potopu. Próbując znaleźć rozwiązanie problemu potopu, eksperymentował z własnym ciałem, chcąc zyskać niewrażliwość na działanie pasożyta. Gdy jego starania nie przynosiły spodziewanych rezultatów, postanowił wykorzystać kompozytor. Wszyscy jego Prometeanie zgłosili się na ochotników do poddania się działaniu urządzenia, ponieważ sam Dydakt po swoich eksperymentach był odporny na jego działanie. Tak powstali znani nam prometańscy skoczkowie. Dydakt odniósł sukces, zyskał armię odporną na działanie potopu. Jednak te oddziały były zbyt nieliczne, by powstrzymać żywioł, jakim była pasożytnicza armia. Na ten problem też znalazł rozwiązanie. Planował użyć kompozytora do przekształcenia całej ludzkości w nowych Prometean. Gdy bibliotekarka ujrzała efekty skompozytowania pierwszej ludzkiej wioski na Omega Halo, odebrała Dydaktowi urządzenie, a jego samego z prometańską armią uwięziła wewnątrz planety Requiem. Tym samym ludzkość została ocalona, ale całą galaktykę czekała aktywacja pierścieni Halo. Dydakt został uwięziony w Kryptium, a uwolnić go mógł tylko spadkobierca. W 2557 roku więzień zmanipulował sygnał UNSC Infinity do zwabienia zaginionego Master Chiefa, który nieświadomie wypuścił Forerunnera. Mając przeciwko sobie jedyny słaby opór, Dydakt opuścił Requiem, odnalazł kompozytora w pobliżu instalacji 03 i ruszył z nim w kierunku Ziemi. Dopiero tam został powstrzymany przez Master Chiefa, który rzucił Dydakta w szczelinę nadprzestrzenną. Spartaninowi nie udało się jednak powstrzymać odpalenia kompozytora, na skutek czego wszyscy mieszkańcy miasta Nowe Phoenix zostali przetworzeni. Tak kończy się historia Dydakta. A nie! Jak się okazuje, w 8 zeszycie komiksów Halo Exhalation Dydakt powraca. Zostaje wyrzucony na instalacji 03, gdzie trafia na niego spartańska drużyna czarnych, z fatalnym, jak dla nich, skutkiem. Tropem Forerunnera ponownie rusza Master Chief, tym razem ze wsparciem oddziału niebieskich. Po starciach między Spartaninami a Prometeanami w kuźni kompozytorów doszło do ostatecznej konfrontacji z Dydaktem. Nieuzbrojony Chief stawił czoło bohaterowi naszego dzisiejszego odcinka, który został wyrzucony w kierunku kuźni wraz z fragmentem pierścienia. W eksplozji zginął ostatecznie Dydakt, a 5 pozostałych kompozytorów uległo zniszczeniu.